Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś pan sędzia Łukasz Piebiak, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Witam pana w studiu, szczęść Boże. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie sędzio, pacta sunt servanda. Mówicie to i protestujecie, ale jakich umów wobec pracowników wymiaru sprawiedliwości rząd nie dotrzymał? Szczerze powiedziawszy, nie wiemy jeszcze, czy nie dotrzymał, czy nie dotrzymał. Wszystko wskazuje na to, że nie ma zamiaru dotrzymać, ponieważ planowane są, jeżeli chodzi o na przykład wynagrodzenia w sferze sędziowskiej, prokuratorskiej, ale także wynagrodzenia pracowników, zmiany niekorzystne dla naszych grup zawodowych, jeżeli chodzi o sędziów i prokuratorów, no to polegające nawet nie na tym, że nie dostaniemy obiecanych podwyżek, pomimo że pan minister sprawiedliwości obiecywa, no ale teraz pewnie się z tych obietnic mógłby łatwo wycofać, ponieważ jest kryzys i jest to teraz dobra wymówka po to, żeby uzasadnionych roszczeń nie zaspokajać. Ale mamy do czynienia z o wiele gorszą sytuacją. Mamy do czynienia z taką oto sytuacją, w której dwa lata temu pan minister sprawiedliwości, aktualnie urzędujący nadal, minister Kwiatkowski z dumą oświadcza, że ta oto władza, on sam w dużej części spowodował to, że doszliśmy do takiego modelowego rozwiązania, doszliśmy wspólnie w porozumieniu środowisko sędziowskie, środowisko prokuratorskie, tak. Właśnie między innymi po naszych protestach, po protestach środowiska sędziowskiego, też popieranych przez środowisko prokuratorskie, doszliśmy do porozumienia odnośnie sposobu wynagradzania tych dwóch grup zawodowych, to znaczy powiązania ze średnią pensją w gospodarce. Pan minister wówczas mówił po pierwsze, że jest to rozwiązanie na lata. Mówił, że jest to, i w tym zakresie zgadzaliśmy się wszyscy, że jest to rozwiązanie modelowe, że możemy się tym pochwalić także w Europie, że ono pokazuje, że sędziowie czy prokuratorzy to jest część społeczeństwa, w związku z tym dzielimy los społeczeństwa, jeżeli gospodarka się rozwija. Rosną wynagrodzenia wszystkich w Polsce, w związku z tym również wynagrodzenia sędziów i prokuratorów rosną. Jeżeli zaś mamy kryzys, no to wówczas wiadomo, że nie rośnie ani wynagrodzenie sędziowskie, ani prokuratorskie, ponieważ nie rosną wynagrodzenia Polaków. W tym roku dowiadujemy się, że to już jest nieaktualne, że pomimo tego, że mamy do czynienia z inflacją, pomimo tego, że gospodarka może nie tak pięknie jak wcześniej, ale jednak cały czas się rozwija, tylko że wolniej, już politycy chcą wycofać się z tych naszych ustaleń. Oczywiście to było takie dżentelmeńskie porozumienie. Myśmy wtedy wszyscy razem powiedzieli, że to jest dobry model, że tego modelu wszyscy mogą nam zazdrościć. Teraz pan minister mówi, że trudno powiedzieć, na ile pan minister Kwiatkowski, być może jest to decyzja wyżej podjęta przez prezesa Rady Ministrów, czy też przez premiera, ministra finansów. Ministra finansów, ale oczywiście myśmy rozmawiali z ministrem Kwiatkowskim i ministra Kwiatkowskiego chcemy trzymać za słowo. I dlatego też uważamy, że w tym zakresie pan minister nie dotrzymuje słowa. W związku z tym narusza zasadę pacta sunt servanda. A druga rzecz, nie mniej istotna, to jest to, że pan minister rzeczywiście, kiedy zaczynał rozmawiać ze środowiskiem sędziowskim, ze środowiskiem prokuratorskim, to złożył szereg obietnic. Złożył obietnicę tego rodzaju, że rozdzieli stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego i chwała mu za to, że to uczynił. Jednakże już z drugiej obietnicy, co do tego, że będzie prowadził realne, a nie fikcyjne konsultacje z naszymi środowiskami co do problemów, które ewidentnie występują w wymiarze sprawiedliwości w jednostkach prokuratury, że to będą konsultacje i razem będziemy próbować dojść do takich rozwiązań, które zadowolą wszystkich. Okazało się, że wbrew tak właściwie opinii całego świata prawniczego, bardzo utytułowanych i rzeczywiście znamienitych przedstawicieli i nauki, i praktyki,
i środowiska sędziów, i środowiska prokuratorów, i Krajowej Rady Sądownictwa, i pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, Ministerstwo Sprawiedliwości niedawno, bo bodajże w zeszłym miesiącu, przeforsowało zmianę do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, mimo że przedstawialiśmy opinię znawców prawa konstytucyjnego. No właśnie, może... I okazywało się, że no cóż, ja mam monopol na prawdę, bo ja jestem ministrem sprawiedliwości, a za mną stoi większość parlamentarna, która jeżeli taka będzie decyzja polityczna, przegłosuje to, co zechce. W związku z tym, jak wyglądają konsultacje z ministrem sprawiedliwości. Także rozmawiamy, a na końcu jest to, co od początku sobie wyobraził minister sprawiedliwości. To po co w takim razie mamy rozmawiać z takim ministrem sprawiedliwości, jeżeli to są rozmowy fasadowe, w jakichś tam drobnych rzeczach nam ustępuje, a w tych podstawowych, kiedy my mówimy, panie ministrze, pan zepsuje to, co jeszcze jako tako funkcjonuje, okazuje się, że pan minister wie lepiej, tylko nie jest w stanie nam powiedzieć, no właśnie, na czym opiera to swoje przeświadczenie, poza, no, jak rozumiem, własnym rozeznaniem. Może porozmawiamy trochę o tym psuciu prawa, bo wspomniał pan o waloryzacji, której prawdopodobnie jednak środowisko sędziów i prokuratorów nie będzie miało w przyszłym roku, tylko nauczyciele mogą liczyć na waloryzację, bo to podkreślmy, nie chodzi o podwyżki, chodzi o waloryzację, czyli dogonienie inflacji w wynagrodzeniach. Wspomniał pan też o podziale prokuratury od oddzielenia od funkcji ministra sprawiedliwości. Tutaj zdania są podzielone, bo jak pokazuje na przykład to, co stało się z białoruskim opozycjonistą, nie było tej kontroli. Gdyby to było inaczej, mogło być rzeczywiście nie mogłoby dojść. No tutaj nie moglibyśmy się zastanawiać, co by było, gdyby pan minister natomiast był jednocześnie prokuratorem, może by się stało to samo. No, domyślam się, tak, że ani nie pan Kwiatkowski, ani nie pan Seremet podejmowali decyzję. Ale tu zdania są podzielone. Natomiast może skupmy się nad tym, co pan powiedział, nad ustawą o sądach, o ustroju sądów powszechnych. Co tam tak naprawdę jest dla was nie do zaakceptowania, zresztą dla wielu środowisk? Czy dwie rzeczy, może trzy rzeczy podstawowe powiem, bo ustawa jest bardzo rozbudowana i też skłamałbym, gdybym powiedział, że nie ma tam rozwiązań dobrych. Powiem tak, no tam jest dużo rozwiązań złych, o wiele więcej rozwiązań złych niż dobrych. Dlatego też protestujemy przeciwko tej ustawie. Co nam się nie podoba? Najbardziej. Po pierwsze, nie podoba nam się, i to będzie podstawowa rzecz, która doprowadzi tę ustawę przed oblicze Trybunału Konstytucyjnego, bo tutaj mamy już deklaracje i ze strony, wstępne oczywiście, ale mamy deklaracje i ze strony Krajowej Rady Sądownictwa, i ze strony pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, i ze strony Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury od tych podmiotów, że będą analizować tę uchwałę pod kątem tę ustawę pod kątem zgodności z konstytucją i wszystko wskazuje na to, że te wnioski wpłyną do Trybunału Konstytucyjnego i ta kontrola się rozpocznie. No, pierwsza rzecz to bym powiedział wręcz zastanawiająca nieudolność, indolencja, trudno mi znaleźć mniej dosadne słowo, kiedy ustawę dotyczącą władzy publicznej, pierwsze czytanie odbywa się na posiedzeniu komisji czy podkomisji zamiast na posiedzeniu plenarnym Sejmu. To są znaczy, jakby podstawowe rzeczy. Szybsze tempo prac. No, szybsze tempo prac, ale pamiętam wypowiedzi posłów koalicji aktualnie rządzącej, gdzie próbowano uzasadnić ten tryb procedowania nad ustawą tym, że to nie jest ustawa dotycząca ustroju władzy publicznej. No to ja nie wiem, czy politycy w tym kraju, przynajmniej ci, którzy śmieli się w ten sposób wypowiadać, naprawdę podstaw porządku konstytucyjnego i ustroju Rzeczypospolitej nie znają, jeżeli twierdzą, że władza sądownicza nie jest władzą państwową. Jesteśmy tak samo dobrą władzą, jak panowie ministrowie, przedstawiciele władzy wykonawczej, jak pan premier i tak samo jak obydwie izby parlamentu. Jesteśmy trzecią władzą, nic się w tym zakresie od XVIII wieku, od Monteskiusza nie zmieniło. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest inaczej, w związku z tym nie naruszono trybu uchwalania tej ustawy, no to albo wykazuje bardzo złą wolę,
albo no, żeby się nazywać prawnikiem, nie ma kwalifikacji, nie mówię, żeby być dobrym prawnikiem. No, w związku z tym ja jestem przekonany, że ci, którzy to mówią, no, mówią tak, dlatego że tak wypada, nie dlatego, że tak podstawowych rzeczy nie są świadomi. No niestety, albo stety, no, został popełniony taki błąd i zamiast spróbować ten błąd naprawić, to brnięto z uwagi na koniec parlamentu, możliwość to, tego, że nie zostanie uchwalone. Byle szybciej, tak? Byle szybciej. I co udało się byle jak... szybciej wcisnąć do tej ustawy? Najbardziej no, takiego poza tym trybem, o którym powiedziałem, no, może to tutaj telewizów nie tak bardzo interesuje, ale mnie jako prawnika to oburza. Przepraszam Państwa, jeżeli to akurat nie jest dla Państwa interesujące, ale wręcz krew się gotuje. Dwie rzeczy takie, o których chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, Sama filozofia ustawy zakłada, że receptą na bolączki wymiaru sprawiedliwości jest wzmocnienie nadzoru. I że ten wzmocniony nadzór spowoduje nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej jak różdżki, on miałby wyglądać? Że te procesy ruszą z kopyta. Otóż to jest nieprawda. Sędziowie czy prokuratorzy są kontrolowani z wielu różnych kierunków, że się tak wyrażę. I jesteśmy cały czas pod oglądem opinii publicznej. Jeżeli nasze procesy, nasze zachowania są interesujące, to wiadomo, że dziennikarze się tym interesują i bardzo dobrze. Mamy wewnętrzny system sądownictwa dyscyplinarnego. Każdy niezadowolony ze sposobu procedowania może napisać skargę do Krajowej Rady Sądownictwa, do ministra sprawiedliwości. To uruchamia całą lawinę czynności sprawdzających. Trzeba by na pewno wszystko jest w porządku, żeby wyeliminować choćby najmniejsze wątpliwości co do tego, czy proces jest właściwie prowadzony. I w tej sytuacji dokłada się kolejne narzędzie nadzoru w postaci ocen okresowych sędziów. Co do ocen okresowych, po pierwsze nie wiadomo, co to znaczy, bo tu też cenzurki powiedziałbym takie, tak? cenzurki, oczywiście tak, ale mnie nawet trudno się wypowiedzieć, panie redaktorze i szanowni państwo, co do tego, co mają znaczyć oceny okresowe, ponieważ w ustawie na ten temat jest kilka artykułów. Cała otoczka, jak to będzie wyglądać, będzie w rozporządzeniu. Rozporządzenia wbrew podstawowym zasadom prawidłowej legislacji oczywiście nie pokazano projektu rozporządzenia, które to tak naprawdę rozporządzenie będzie decydować, jak w rzeczywistości będą wyglądać oceny okresowe sędziów. Dlaczego nie pokazano? Czy dlatego, że nie jest gotowe, a wynika to z pośpiechu, czy dlatego, że jest tak karygodne, że wstyd było pokazać to rozporządzenie? Być może jedno, być może drugie. Każde z tych dwóch rozwiązań jest fatalne. W związku z tym my rozmawiamy o jakimś mitycznym świecie, bo rozmawiamy o kilku przepisach ustawy, a tak naprawdę to, co tam będzie, to będzie w rozporządzeniu, które wyda pan minister sprawiedliwości. Może kogoś zaprosi do konsultacji nad tym rozporządzeniem, a może nie, bo wydaje samodzielnie. Oczywiście zapewne znowu sprawa trafi do Trybunału Konstytucyjnego, bo rozporządzenie ma wykonywać przepisy ustawy, a jeżeli to będzie tak, że przepisy będą na tyle ogólne, że właściwie całość materii, która ma dotyczyć tak istotnej sprawy, znajdzie się w rozporządzeniu, to oczywiście to nie jest rola ministra, żeby takie rzeczy robić. I w związku z tym znowu kolejny punkt zaczepienia do Trybunału. Ale jeszcze pan pozwoli, dokończę myśl. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że poza tym całym mglistym systemem nadzoru, tymi cenzurkami i tak dalej, ktoś to będzie musiał robić. No już żaden minister sprawiedliwości, nawet tak pewny swoich racji jak pan minister Kwiatkowski, nie wprowadzi takiego rozwiązania, żeby sędziów, jeśli chodzi o czynności z zakresu wykonywania władzy sądowniczej, oceniały inne osoby niż sędziowie. Co to oznacza? Jeżeli tą całą papierologię zwaną ocenami okresowymi sędziów będą robić inni sędziowie, zwani sędziami wizytatorami, których teraz mamy, ale żeby tą całą papierologię zrobić,